Dobry wieczór i dobra jutra Państwu. Pytacie, jak jest w Kirgistanie, a my Wam odpowiemy. Trawa jest, słupy energetyczne, skały czarne, białe, czerwone, ruchome? Ty, co to jest? A, kozio opowiadasz. Ja jestem tylko zwykłym chińskim kwadrokopterem. Nie wymagajcie ode mnie zbyt wiele. Więcej opowiedzą Wam Zocha i Piotr. Cześć, a w zasadzie hello, ponieważ w Kirgistanie wykonujemy dobrowolną, nieodpłatną pracę w szkole języka angielskiego. Ktoś mógłby nazwać nas frajerami. My preferujemy określenie wolontariusze. Nie mamy jakiegoś wielkiego kompleksu białego zbawiciela, ale zależy nam na tym, żeby podczas tej podróży zrobić coś istotnego, coś wartościowego. A że chcemy też zobaczyć jak najwięcej, nasze projekty trwają maksymalnie 3 tygodnie. Byliśmy w domu opieki dla dzieci w RPA, w sanktuarium dla słoni w Kambodży, w szkółce dla dzieci ulicy na Filipinach i jesteśmy teraz tutaj. Wszystkie nasze projekty znaleźliśmy przez internet. Albo po prostu przeszukując Facebooka, TripAdvisora, albo korzystając z portalu Workaway Info, który, jak sama nazwa wskazuje, pomoże Wam znaleźć pracę za granicą. Pracę, za którą nikt Wam nie zapłaci. To nie jest tak, że nie dostajemy nic w zamian. Większość projektów oferuje tak zwany WIKT i opierunek, czyli zakwaterowanie i wyżywienie. I nasza szkoła zakwaterowała nas z rodziną jednej z naszych studentek. Mamy rodziców, dziadka i młodszego brata. Jest to dla nas ogromna wartość, ponieważ mamy okazję dzięki temu głębiej wejść w lokalną kulturę, w miasto, ludzi i ich zwyczaje. No i dzięki temu możemy Wam opowiedzieć o tym, jak żyje się w Kirgistanie. Odcinek z perspektywy Karakol, czyli czwartego największego miasta tego kraju. Nie wiem, jak często Wam się zdarza widzieć barany w mieście, ale w Karakolu jest to możliwe. Pasterzem jest pani babcia. Hold up. Yeah. Podziękowaliśmy babci za miłą rozmowę i możliwość nagrania baranków. Ale babcia stwierdziła, że to ona nam dziękuję, bo jej barany będą sławne w polskim internecie. Także wiecie, co z tym zrobić. Pytaliście, jak nam smakuje kuchnia w Stanach. Dwa odcinki temu pokazałem klasyki odpowiednio o kuchni ujgurskiej, czyli lagman, uzbeckiej, czyli plow i kirgiskiej, czyli beszparmak. Jeżeli chodzi o karakol, to tutaj popisowym daniem jest ashlian fu. Jest to danie kuchni dungańskiej. To jest taka jakby pomidorówka, tylko że na ostro. Bardzo smaczna. Na zimno. Normalnie tutaj lokalsi jedzą z krochmalem, ale nie da się go jeść, więc ja jem bez. Pani robi pierożka. Troszeczkę inaczej wyglądają niż w Polsce. U nas w Polsce też pierożki, ale nie pachocie. U nas pierożki jak manty. W centrum miasta jest taki mały rynek, który jest jakby takim wielkim barem mlecznym. Tutaj u pani jest dobre ashlian fu, u tamtej pierożki, u tej manty. Codziennie można jeść gdzie indziej. To nie tylko w jednej.
Kirgistanie jest wiele zwyczajów i tradycji, które po dziś dzień są kultywowane. Na przykład w każdej rodzinie powinien być syn. Jeśli nie ma syna, to jest wielkie nieszczęście. Przede wszystkim dlatego, że rodzicami na starość nie ma kto się zająć. A to właśnie rola chłopców. Co do dziewczynek, one wychodzą za mąż i opiekują się rodzicami swoich mężów. Widzimy to na przykładzie naszej rodzinki, gdzie rodzice mają również dwie starsze córki. One obie wyszły za mąż ponad rok temu i ani razu od tego czasu nie było ich w domu rodzinnym. Rozumiesz? To jest właśnie tradycja, że nam muszą oddać. Samolot? No. Również sama procedura zamążpójścia jest bardzo tradycyjna i poświęcimy osobny odcinek już wkrótce. Ale kontynuując tematy celebracji rodzinnych, możemy jeszcze podać przykład jednej tradycji dotyczącej sztuki mięsa, która na każdej rodzinnej imprezie pojawić się musi. Przede wszystkim tradycyjny jest jej podział, bo gość dostaje kawałek mięsa odpowiedni dla swojego stanu cywilnego czy wieku. Inną bardzo ciekawą tradycją jest to, że każdego gościa, który odwiedza Twój dom, trzeba poczęstować herbatą. A jeśli jest na przykład monterem kablówki i nie ma czasu na to, żeby zatrzymywać się na herbatkę, to daje mu się kawałek chleba, aby mógł poczuć smak Twojego domu. No dokładnie te dwie rzeczy zawsze są u nas w domu. Herbata i chleb. I jakbyśmy mieli wskazać dwie najpopularniejsze, najczęstsze wypowiedzi naszej nowej mamy, to jest to... Kuszaj, Piotr. I Piotr... Czaju? Ale jest jeszcze jeden zwyczaj, który szczególnie mi przypadł do gustu. Nie powiem, że mnie bawi, bo raczej szanuję wszelkie zwyczaje, ale wydaje mi się szczególnie interesujący. Otóż co należy zrobić, kiedy masz jęczmień na oku w Kirgistanie? Musisz ugotować jajko i gorące jajko przyłożyć do oka. No i po problemie. Dron Johnson 2017. Zostałem zaproszony przez kolegów z Kirgistanu do wspólnej piosenki. Nie do końca rozumiem, o czym ma traktować, dlatego panowie, wynawijajcie swoje, ja potem wjadę na wolno, ok? Dron Johnson. Po, po, po! Rzeka! Beer pong? Beer pong! Chałwa! Tutaj stoją sobie konie! A tu jest jeszcze więcej. Okej, okay, dobra. Rozumiem koncept. Daj mi ten mic. 3, 2, 1. Tu Dron Johnson zasila mnie na pentatomowy. To nieprawda. Ja wypowiadam słowa, które przychodzą mi spontanicznie do głowy. Tak zwany freestyle. Ja lecę, kiedy nie lecę. Jestem w Kirgistanie. Kocham was całym sercem. Gdzie bądź, Anie? Mamy dzisiaj wolny dzień. A co można robić w wolny dzień? Iść do roboty! A jak? Także dla odmiany dzisiaj uczymy angielskiego. W niedzielę byliśmy na targu i taki pan wydukał do nas po angielsku, że on jest nauczycielem na wsi tutaj na północ od Karakol i wybierają się w czwartek na wycieczkę. Może moglibyśmy się z nimi zabrać. Żeby jego studenci mogli poćwiczyć angielski. No i jesteśmy. Dzisiaj dla odmiany jesteśmy wolontariuszami uczącymi angielskiego, czyli robimy coś, co robimy nieprzerwanie od 10 dni. Codziennie w pracy, w domu uczymy też mamę, a w wolne dni uczymy uczniów ze wsi. Ale za ten dobry uczynek chyba wszechświat się do nas uśmiechnął, bo takiej pogody jeszcze nie mieliśmy nigdy, ani jednej chmurki. Także stwierdzamy, że dobre uczynki w Kirgistanie procentują pogodą. A jak? A tutaj w tych domkach podobno po powrocie z kosmosu relaksował się Yuri Gagarin z chłopakami. Tak pięknie, te koniki,
Góry ośnieżone. Tutaj mamy szyld, że sprzedają kumus, czyli mleko klaczy. Co bym nagrał? No, klacz. Zaraz zobaczymy, jak się doi klacz. Doi klacz. Doi klacz. Doi klasie. Tylko popróbować, troszeczkę. Aha, cud. Cud, cud, okej, okej. Nie, 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 nie. Próbować, czy nie próbować? O, to jest pytanie. Słodkie? Słodkie całkiem. Ale takie, taka woda pomieszana z mlekiem i troszkę cukru. Próbujesz? Nie, no spróbuj. Kapitan Gdzie Bądź jest miękkim siusiakiem. Miękkim siusiakiem. Element animalny. Odcinka. Miasto założono w roku 1869 pod nazwą Karakol. Potem zmieniono na Przewalsk, potem na Karakol, potem na Przewalsk, a potem na Karakol. Nazwę drugą i czwartą zawdzięcza rosyjskiemu podróżnikowi i geografowi Nikołajowi Michajłowiczowi Przewalskiemu, który w mieście umarł i którego możecie kojarzyć z powodu tego konia. Koń Przewalskiego, jedyny współcześnie żyjący gatunek konia dzikiego. Polsko brzmiące nazwisko i historia rodziny odkrywcy umożliwiałaby pewnie grę dla piłkarskiej reprezentacji Polski, ale sam uważał się za Rosjanina. Istnieje również legenda, że wracając z jednej z wypraw, na tyle niefortunnie spotkał się w Gruzji z pewną kobietą, że ta urodziła Józefa Stalina, co tym bardziej dyskwalifikuje go jako Polaka. Przewalski na zlecenie cara próbował wyznaczyć trasę do świętego tybetańskiego miasta Lhasa, przy okazji eksplorując miejsca zupełnie nieznane dla świata zachodu. W Karakol znajduje się muzeum jego imienia, równie zaniedbane jak wszystko inne w mieście. Zakładając czysto hipotetyczną sytuację, że pani ma na imię Hania, a jej chłopak zajmuje się fryzjerstwem męskim oraz pielęgnacją owłosienia twarzy, to jak ją nazwiemy? A tutaj mamy cennik z salonu krasoty i tak stryżka żeńska ja 80 somów. Mużska ja 60 somów, czyli w przeliczeniu dokładnie 3,28. 3 złote 28 groszy. 3 złote. 3 złote 28. Może się wydawać, że to niewiele, ale już biorąc pod uwagę, że średnie miesięczne wynagrodzenie tutaj to $100, no to punkt widzenia ulega trochę zmianie. Z uwagi na niskie wynagrodzenie zasadnicze wielu Kirgizów wykorzystuje czas wolny, żeby popracować, dorobić. I to, co wydało nam się bardzo interesujące, kiedy rozmawialiśmy z naszymi studentami na temat ich planów na weekend, plan na weekend to rabotać. Będą wykopywać kartoszki, sprzątać dom i pracować w ogrodzie. I mówimy tutaj o osobach w wieku 11+, najstarszy uczeń ma chyba 19 lat. Mimo iż miasto ze wszystkich stron otoczone jest przepięknymi górami, nikt nie odpowiedział, że pójdzie z przyjaciółmi na spacer w góry. Nie ma tutaj kultury spędzania wolnego czasu, a zdecydowanie dominuje etos pracy. Chociaż z naszego kirgijskiego projektu jesteśmy zadowoleni tak sobie, za wielką wartość w wolontariacie, przede wszystkim możliwość obcowania z dobrem w najczystszej postaci. Tak było w Filipinach, tak było RPA. Jakby ktoś miał wolny sierpień i chciał zrobić coś pięknego, to znamy projekt, który w tym czasie potrzebuje pomocy. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego. Tymczasem wielkie dzięki za obecność. Widzimy się za tydzień. Yo, yo.
Brrr!